Mimo, że ludzie to najbardziej inteligentny gatunek, to jednak wciąż tak mało osób uświadamia sobie tak prosty fakt. Jeśli nic nie zmienisz w swoim życiu teraz, to za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat twoje życie będzie wyglądało dokładnie tak samo albo gorzej niż obecnie. No chyba, że należysz do tych osób, które wierzą we wróżki i złote rybki spełniające życzenia. Do tego logika nie jest ci zupełnie potrzebna. No dobrze, co więc możesz zmienić, aby to życie było lepsze? Przed tobą trzy nawyki myślenia, które tak jak woda w skale drążą w twoim życiu negatywne efekty. Mirka od lat żyje życiem innych ludzi i pielęgnuje w sobie wymówki. Szwagrowi zazdrości nowego Mercedesa, sąsiadce tego, że zrobiła remont w domu, a kuzynom kolejnej podróży do ciepłych krajów. Sama nigdy nie zastanowiła się nad tym, co mogłaby zmienić, aby podnieść swoje umiejętności, zmienić pracę na lepszą, pozyskać dotacje czy założyć własny biznes. O nie, nie, nie. Ona woli przeglądać Pudelka, zagłębiać się w życie celebrytów i ludzi z jej otoczenia, szukając powodów do nienawiści. Ten ukradł, temu się udało, ten odziedziczył w spadku, a tylko ja jestem taka biedna i poszkodowana. Jeśli i twoim ulubionym hobby jest porównywanie się i zazdroszczenie innym, to nie zdziw się, jak za kilka lat będziesz zgniuśniałą osobą, która nic nie zmieniła w swoim życiu. A jeśli chcesz coś zmienić, zastanów się, w czym ty jesteś dobry, a nie inni ludzie. Jak możesz zacząć działać, jakie talenty rozwinąć i co zrobić, aby twoje życie było coraz lepsze. Piotrek prowadzi mały biznes z małymi dochodami. Mógłby zarabiać dużo więcej, jednak gdy tylko pojawiają się trudności, zamiast szukać rozwiązań, zaczyna narzekać. Nie myśli o tym, jak pozyskać nowych klientów, bo przecież się na tym nie zna. Nie szuka sposobów, jak zadbać o stałych klientów, tylko marudzi, że odchodzą. Nie szuka nowych dostawców, tylko narzeka, że obecni podnoszą ceny. Nie udoskonala swojego biznesu, tylko cały czas koncentruje się na swoich problemach. Domyślam się, że nawet jeśli nie jesteś analitykiem i specjalistą od prowadzenia firmy, możesz z łatwością przewidzieć, gdzie znajdzie się biznes Piotra, jeśli on sam nie zmieni swoich nawyków myślenia. Ty sam zastanów się, czy za często nie skupiasz się na problemach zamiast szukać rozwiązań. Być może masz problem ze zrzucaniem zbędnych kilogramów, efektywnym uczeniem się, korzystaniem z programu komputerowego, czy masz problem z czasem, którego na to wszystko brakuje. Pamiętaj, że istnieje wiele narzędzi, dzięki którym możesz rozwiązać swoje trudności i zmienić swoją przeszłość na lepszą. Pewnie nieraz widziałeś biznesmena w superfurze, który ledwo się w niej mieści i myli imiona swoich dzieci. Domyślam się, że sam, kiedy masz dużo obowiązków, nie tak często interesujesz się życiem swoich przyjaciół, nie dbasz o swoje pasje, a dbanie o kondycję odkładasz na później. Bo przecież jutro jest zawsze lepsze, prawda? Pobawi się teraz we wróżkę. Zastanówmy się. Skoro nie dbasz o swoje przyjaźnie, to za kilka miesięcy czy lat, jak chcesz otaczać się cudownymi ludźmi i cieszyć się wsparciem w trudnych chwilach? Skoro teraz, kiedy jesteś zdrowy, silny i pełen energii, nie dbasz o zdrowie i kondycję, to jak chcesz się na tym skupić, kiedy będziesz chory, słaby i ociężały? Wierz mi na słowo, że wtedy wyrobić sobie nawyk dbania o najważniejsze narzędzie twojej pracy, czyli twoje ciało, będzie ci bez porównania trudniej niż teraz. A twoje zainteresowania? Pasje? Pamiętaj, że talent zamienia się w mocną stronę tylko wtedy, kiedy z niego korzystasz. Mam nadzieję, że widzisz pewną cechę wspólną tych niszczących nawyków myślenia. Wszystkie wynikają z braku wiedzy. Gdyby Mirka zamiast czytać kolejny brukowiec zaczęła interesować się sposobami na podnoszenie kwalifikacji, pewnie dzisiaj zmieniałaby pracę na lepszą. Gdyby Piotr nie walczył z rzeczywistością, tylko uczył się marketingu, jego firma mogłaby się rozwinąć. Gdyby ludzie naprawdę wiedzieli, jak ważny jest wpływ trybu życia na ich zdrowie, gdyby więcej czytali na temat rozwoju osobistego, wówczas dużo bardziej świadomie podejmowaliby codzienne wybory. Wiedza jest przyszłością, szczególnie teraz, gdy tak wiele osób myśli, że sukces można osiągnąć przez wstawienie dobrze wypozowanych zdjęć na Instagramie. Słyszałeś kiedyś powiedzenie typu: przyszłość należy do osób, które patrzą na nią z optymizmem, lub do tych, którzy marzą? Mam nadzieję, że nie należysz do osób, które lajkują takie cytaty na Facebooku i biorą te złote rady do serca. Ludzie chcą słyszeć hasełka tego typu, bo zwalniają ich z myślenia i jakiegokolwiek działania. Skoro jesteś na moim kanale, domyślam się, że wiesz, że przyszłość należy do osób, które analizują swoje zachowania i szukają rozwiązań, zdobywając nowe umiejętności. Domyślam się jednak, że mimo chęci może brakować ci czasu na ciągłe kształcenie i stawianie sobie nowych, ambitnych celów. Celem mojego najnowszego kursu Generator Czasu jest podarowanie ci minimum godzinę dziennie na co tylko chcesz, dzięki zastosowaniu prostych kroków w zarządzaniu swoimi obowiązkami. Nie zachęcam cię jednak do kupna tego kursu, jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, co zrobiłbyś z dodatkową godziną dziennie.
Jeśli natomiast znasz odpowiedź na to pytanie, to zachęcam Cię do tego, abyś zostawił komentarz pod tym filmem na moim fanpage'u. Link znajdziesz bezpośrednio w opisie do tego filmu. I uruchomił swoją kreatywność, pokazał mi na zdjęciach, bądź nawet na filmach, bądź w jakiś inny kreatywny sposób, co zrobiłbyś to dodatkową godziną. Osoby, które to zrobią, dostaną bardzo, bardzo duży kod rabatowy z okazji premiery tego kursu. Natomiast osoby, które zdobędą najwięcej lajków i które ja uznam za najbardziej kreatywne, dostaną ten kurs zupełnie bezpłatnie. Aż 3 takie osoby będą, więc zachęcam Was do tego, abyście byli kreatywni i zbierali jak najwięcej lajków. Czas masz tylko do końca stycznia, a jeśli okaże się, że w tym samym czasie kupiłeś już sobie ten kurs, to dodatkowo otrzymasz ode mnie rewelacyjny kurs warty 449 zł, kreator nawyków wraz z 3 webinarami, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak wdrażać w nawyk wszelkie umiejętności, jak pozbywać się tych nawyków, których nie chcesz i co zrobić, żeby być zdecydowanie bardziej efektywnym. Także życzę Ci powodzenia. Jak zawsze zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i dołączenia do grupy Zdobywcy Superkompetencji na Facebooku. Zobacz również inne moje filmy. Mogą znacznie ułatwić Ci życie.